Po raz 105 to święto niepodległości, 105 rocznica, ale tutaj już po raz też któryś enty. 13. Arek Maksymiuk i Mateusz Siwiec, gmina Biała Podlaska i radny powiatu. Panie Arku, radny powiatowy, no właśnie, co obserwuje? Czy turniej ma szansę kontynuować swoje tradycje również w latach przyszłych i kolejnych? Po zaangażowaniu i po ilości zawodników? Ja uważam, że tak. Panie redaktorze, bardzo serdecznie witam przede wszystkim na dzisiejszej naszej uroczystości. Myślę, że tak, mamy jak najbardziej tutaj szansę na to, żeby to było kontynuowane. To oczywiście zależy od mieszkańców, od młodzieży, ale w Czosnówce jak zawsze frekwencja jest dobra. Na dzień dzisiejszy w tej chwili widzę już jest ponad 30 zawodników. Warunki mamy takie, jakie mamy, no ale jednak nasze tutaj starania nie idą na marne i bardzo się z tego powodu cieszymy. Mamy świetlicę, z której możemy korzystać, mamy stoły, mamy w tej chwili pomoc też, jak Państwo widzicie, bo jednym ze sponsorów naszych jest firma ubezpieczeniowa Warta, ale też radni powiatu, radni gminy Biała Podlaska. I myślę, że to wszystko wspólnie pozwala nam na to, abyśmy mogli tą tradycję podtrzymywać, ale głównie tu chodzi o to, żebyśmy w tym dniu pamiętali o tych, którzy odeszli, o tych, którzy walczyli, o tych, którzy przelewali krew, żebyśmy mogli dzisiaj tutaj w tych warunkach ten turniej prowadzić, cieszyć się po prostu na sportowo. Ale myślę, że z mojej strony tyle. Oddałbym głos tutaj koledze radnemu gminy Biała Podlaska, Mateusz Siwiec, proszę bardzo. Mateusz czasami pyka w tenisa? Tak, czasami pykam. Dzień dobry, Mateusz Siwiec, radny gminy Biała Podlaska. Jak co roku uczestniczymy w turnieju w Czosnówce niepodległościowym, to już 13, można powiedzieć, na pewno nie pechowy. Rozpoczniemy to sportowe wydarzenie odśpiewaniem hymnu. Po odśpiewaniu hymnu mamy tutaj przygotowany krótki materiał historyczny na temat Bitwy Warszawskiej, czyli cudu nad Wisłą, który zatrzymał rosyjską ofensywę bolszewicką nawałę na zachód Europy. Była to jedna z 18 najważniejszych bitew chroniąca zachodnią Europę tak naprawdę. Przedstawimy tutaj cichego bohatera i ojca, można powiedzieć, architekta obrony Bitwy Warszawskiej, generała Tadeusza Rozwadowskiego. Generał Tadeusz Rozwadowski, 1866-1928. Jeden z najwybitniejszych polskich dowódców w dziejach. Między innymi obrońca polskiego Lwowa. Jego charakter oddają słowa, które wypowiedział po odmowie rozkazu przez naczelne dowództwo. Powziąłem niezłomną decyzję, a raczej zginąć z załogą, niż w myśl rozkazu naczelnego dowództwa opuścić Lwów. Przeczytać przed frontem wszystkich oddziałów. Brzmiał on tak. Bitwa dziś rozpoczęta pod Warszawą i Modlinem. Decydować będzie o losach dalszych całej Polski. Albo rozbijemy zupełnie dzicz bolszewicką i utajemnimy tym samym zamach sowiecki na niepodległość ojczyzny i byt narodu, albo ciężka niedola i nowy jaszczyk czeka.